W Nidzicy mają bogaty księgozbiór i atut godny pozazdroszczenia. Potrafią zaspokoić najbardziej wybredne gusta moli książkowych. Na półkach publikacji coraz więcej, zakupione tytuły cieszą się zainteresowaniem. Ogólnie rzecz ujmując, czytelnicza sielanka w murach miejsko-gminnej biblioteki publicznej. Ostatnio był taki zakup, taki ogólniejszy jeden. Było trochę biografii, biografia Coco Chanel, biografia Violetty Villas. Poza tym takie książki obyczajowe. Ostatnim nabytkiem, jaki poczyniliśmy, było zakup około 50 woluminów literatury fantasy, zakupionej w związku z odbywającym się na zamku festiwalem fantastyki. Kupiliśmy kilka pozycji pisarza Webera, który był honorowym gościem na tym festiwalu. I książki te już w sierpniu będą dostępne dla naszych czytelników. No, ale że tak to już na tym świecie jest, że nie każdemu idzie tak łatwo dogodzić. Pracownicy nie tylko w lektury zaopatrują placówkę. Filmy. To one mają leniwych Nidziczan do zamku werbować, a śladem mieszkańców mają podążać wczasowicze. Trzeba przyznać, metoda to skuteczna. Filmy mają wzięcie, książki rozchodzą się jak świeże bułeczki. Odwiedzają nas także turyści, zapisują się turyści, którzy tu spędzają czas w okolicach Nidzicy na miesiąc bądź dwa, także takich też mamy czytelników i chętnie odwiedzany jest po prostu biblioteka tu na zamku też. Przy okazji odwiedzin zamku turyści na ten miesiąc, dwa też się chętnie zapisują i korzystają z naszych zbiorów. Czyli na brak czytelników nie możecie narzekać? Nie narzekamy. Cieszymy się bardzo i zawsze zapraszamy naszych czytelników, naszych mieszkańców tutaj do biblioteki. Lato czy zima, w bibliotece na brak pracy nikt nie narzeka, bo któż z nas nie pragnie od czasu do czasu przenieść się do innej czasoprzestrzeni, zwłaszcza gdy atrakcji w okolicy brak. Dobra książka lub produkcja filmowa bez wątpienia jest tego gwarancją, a z bolesnym powrotem na ziemię i do dnia codziennego po prostu trzeba się pogodzić.